Radny Robert Górski niechętnie wraca do piątkowych wydarzeń. Górski był świadkiem groźnej kolizji. Samochody uległy takiemu zniszczeniu, że kierowcy i pasażerowie nie mogli sami opuścić pojazdów. Pomógł Górski. Drzwi wyważył łomem. Otworzyłem te drzwi, zbadałem kobietę. I zaprowadziłem ją i jej pasażerkę do swojego samochodu i czekaliśmy na przyjazd pogotowia i policji. Cała sprawa tak wyglądała. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. Zawodowo Górski pracuje jako lekarz na szpitalnym oddziale ratunkowym. Historia z łomem to nie jedyne wydarzenie z ostatnich tygodni, w którym Górski wykazał się zimną krwią i podjął szybkie i skuteczne działanie. Tak było w przypadku, gdy pacjentka SOR-u potrzebowała szybkiego transportu do Nowej Soli. Górski o pomoc poprosił policję. W eskorcie radiowozów udało się bez problemu szybko przejechać przez zakorkowaną S3. Od zawsze współpracujemy z szpitalnym oddziałem ratunkowym z policjantami, gdy mamy jakieś różne awantury i tak dalej. Ktoś nas atakuje, są agresywni pacjenci pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Policjanci zawsze po kilku minutach są i nam pomagają. I tak też było w tym przypadku, który wymagał trochę innej pomocy. Robert Górski w Zielonej Górze znany jest głównie ze swojego zaangażowania w sprawy związane z kulturą rowerową. To tak w skrócie. Nowe ścieżki rowerowe i rozwiązania komunikacyjne dla cyklistów to w dużej mierze zasługa Górskiego. Kto na co dzień z roweru nie korzysta, Roberta Górskiego może znać z działalności w Radzie Miasta. To jego pierwsza kadencja. Jest radnym Zielonej Razem. W ratuszu zasłynął z ciętego języka, szczególnie wdając się w długie dyskusje z radną Eleonorą Szymkowiak. Dla jednych fakt, że Robert Górski wyrażając swoją opinię po prostu mówi co myśli, to duży atut. Drudzy krytykują go za to, że jest zbyt arogancki. Dzień dobry. Od bohaterskich wyczynów powiedziałem panu, że zaczniemy. Radny Zielonej Razem Robert Górski był gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia. Zachowanie zupełnie.